wchodziłem, to nie wiem, czy mogę to powiedzieć, to jest słowo na C, coś tam. Nie, hater, nie, bo będzie no, story Twitch administration. Ale, wiem, ale ty mnie wyzywałeś? Zadawaj pytanie. To... A nie masz żadnego pytania, a mnie wyzywałeś. No to na cholerę się, idioto, odzywasz. Jakbyś mógł to podejść do mikrofonu, bo nie słychać cię, wiesz, na transmisji, dawaj, tak żebyś powiedział, no, tylko bez tego słowa na C, dobra? Dawaj, dziękuję. Jeszcze, no. A bo na Twitchu bany. Tak, bo zaraz Ksaj dostanie bana i będzie dupa. Nie, po prostu powiedziałem, że cię nienawidzę, bo wybiłeś na kamerzyście, śmieciu pieru. A ty idź... Dymy! Ale panie... Wróć lepiej do domu przed 20, być mała po dupie dapacem, bo lekcji nie zrobiłeś. Przed nim. Ja już nie mam szkoły. A jest. Nie masz szkoły już. No, skończyłem. No to za robotę się wejść, a nie. A ja pracuję, ludzie, kurwa. Się okażą. No to wypierdalaj. Sam wypierdalaj. To... Nie jesteś na moim poziomie, żeś tak do mnie gadał. No jesteś niżej, no teraz aktualnie. Ale żeś to jebał, no żeś się popisał, kurwa. Żeś tą koszulę, kurwa, podciągnął pod samą szyję, kurwa, wyglądałeś debil jebany. I kurtkę, kurwa, ściuch budy jakąś, kurwa, zapierdolił. Proszę bardzo, przed... Jaką kurtkę? Nie, dobra. Ale to... właśnie i się zastanawiam, bo... Nie, bo dobrze to poruszyłeś, bo dużo właśnie influencerów... Cofam to, wiedziałem, że... Ale się chuj, wjebałeś się, to trudno, nie, ja już ciągnę temat. Nie, się, kurwa. Bo się zastanawiam, co wy macie, bo... Nie mam to nie, to nie jest nie tylko ty, ale dużo influencerów... Dużo influencerów ocenia ludzi przez pryzmat tego, jak ktoś jest ubrany. Czy jak ktoś ma drogą kurtkę, to wtedy... To po prostu taki punch i chuj, bez przemyślenia. To przeproś kolegę teraz i ale tyle. Ale prosiłem przecież, to na chuj się odzywać. Ale to jego przeproś. Bo mam mikrofon i mogę się odezwać. Zamknij tą mordę i... Bo co mi zrobisz? No bo co mi zrobisz? No ale co mi zrobisz? Oddycha już, spokojnie. Leszczu. No właśnie. Czekajcie, mamy kolegę, proszę. Dobra, ja mam pytanie do... Tylko do mikrofonu, dobra, bo nie słuchajcie. Dobra, ja mam pytanie do Kuby Posta, no bo on tam mówi, że tak Patrykosa trochę rozwali, a do tej z boku widać, że ci się nogi trochę trzęsą. Jak to wytłumaczysz? Po pierwsze nie z boku, a po drugie... TikToka teraz nagrywałem coś. Po drugie, poczekaj, jak możesz widzieć, że mi się nogi... Dyskryminuje cię, no. No, to dzień. Stary, no. Dobra. Dziękuję bardzo. Może ktoś jeszcze jakieś pytanie? Ktoś jeszcze coś ma? Biorę, wszyscy się śmiali, tak. A mi się podoba, więcej publiczności, serio. Spoko, nie? Fajnie. Zapraszamy do mikrofonu, jak ktoś chce coś ktoś powiedzieć. Chce powyzywać? Tak się bawiliśmy przed chwilą. Take fun. Przestańcie, bo potem będzie jak z Olejnikiem. Ale wszyscy na niego siedli się zawsze żali? Był hejt. Na face to face ja się to samo, żaliłeś się, że cię wyzywają. No kurwa, szczekasz do każdego po kolei, a potem się dziwisz? Ale co ja szczekałem? Do kogo ja szczekałem? No do każdego po kolei szczekasz. Kurwa, szczekałem do gościa, którego nie znam pod wejściem? No do niego akurat nie, no ale do całej reszty jak najbardziej. No akurat nie, ale on mnie akurat wyzywał, do niego miałem problem, no i tyle, no wyjaśniony. Przepraszamy, już nie będziemy. To jest trochę taka część hater kontra reszta świata, co? Trochę tak jest, stary. Szkoda, no dobra. Rafał, moim zdaniem... Publiczności także. Mamy dalej, okej. Okay. Zapraszam, panowie. No mam pytanie, czy mogę hejterowi bilans pogorszyć? Czy mogę z nim walkę? Masz włodarze na prawo, pytaj się ich. Na no-name MMA jest coś takiego? No a czemu nie? A to załóż go, ale to ja wpadnę do ciebie. Gdyby nie kamerzysta właśnie, to też byś nie był sławny i byś tutaj nie był. A ty przez te okulary w ogóle coś widzisz tam? Dobra, chuj. No i no to naprawdę. Ale czemu nie podszedłeś do mikrofonu, tylko tam się odzywasz coś z tyłu, tam ledwo cię widzę. Ledwo cię widzę, jeszcze ci... Ej, ale jak mówisz, że chce jakąś walkę, to czemu nie masz z no-name, jak taki sławny jesteś? Słucham? Jak jesteś taki sławny, to czemu nie masz walki z no-name? Nie, no podchodzisz i chcesz ze mną walkę, ale na jakiej gali? No to zapytaj się włodarza, a nie mnie, no kurwa. No, to jak jesteś taki sławny, to ty możesz zorganizować coś. No co ja mam ci, kurwa, w gale organizować, żeś ty ze mną walczył? Weź, kurwa, gościu, ty. No taka prawda, no. Dobra, poprosimy o kolejne pytanie. Ja mam tylko małe pytanko do Dawida Malczyńskiego. No. Do mnie, siema, hejter, ja mam siema, takie pytanie do ciebie. Tak jest. Bo ja ty taki chętny jesteś, tak się wyrywasz. No. Wziąłbyś walkę z Muranem? Z Muranem? Tak. Nie, no boję się ojca i tak chyba... No ze starym Muranem. Nie. Albo z dwoma najlepiej. Mam szacunek do nich, raczej bym nie wziął z nimi walki. A, boisz się? Myślę, że nie, no znaczy ja jestem generalnie taki troszeczkę, można powiedzieć, pod tym względem głupi i raczej się nie boję, ale nie wziąłbym walki po prostu z nimi, bo raczej by to była przegrana. A głupi, czyli się przyznajesz. Powiedziałem pod tym względem, że głupi. A, rozumiem. Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo. Dobra, i ostatnie pytanie od publiczności.
Pytanko do hejtera. No. Cóż za zaskoczenie. Może ja galę założę swoją i będę brał takich ludzi sobie do siebie i będę z nimi walczył. Tak, to jest dobry pomysł. Wszyscy, a to grupa cała? Grupa cała? Dobra. Okej. Okay. Nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Jak się stać nielubianym przez wszystkich na jednej konferencji tutaj, tutorial dzisiaj? Czy w przypadku... Pierdalaj! Ładnie, ładnie. Dobra. Hejter, a skąd w ogóle jest aż taka niechęć do ciebie? Bo właśnie ja pytasz, tego nie rozumiem. Myślę, że ludzie to nakręcają i to wszystko tak idzie łańcuchem. Że efekt kuli śnieżnej, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Ty już zadałeś pytanie, tak? Nie. A, okej, okay, no to proszę. Czy w przypadku, kiedy będzie walka z Bocianem, to nie obawiasz się, że po jego kopnięciu gdzieś do ciepłych krajów wylecisz? Możliwe, że tak będzie. Jak mnie tutaj znienawidzą wszyscy już w Polsce, no to możliwe, że będę, że nawet nie będę miał wyjścia. Ale dziękuję za pytanie. Może nawet i lepiej. Tak, tak. Dziękuję. Ale co by nie było, hejter psychikę ma silną. Tak, ja się tam nie przejmuję żadnym hejtem, ponieważ jestem hejter, więc mam wszystko w dupie. Dobra, powiem tak. Pytań od publiczności na tej części starczy. I jeszcze poza tymi, co się odzywali i tam jakieś mieli do mnie lewe pytania, wszystkich bardzo lubię poza tymi ludźmi. Tak sobie poprawiłem na szybko. Czyli nikogo z tej sali. Dobra.